Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o możliwościach wycinania wydruków na ploterach Silhouette. W tej marce ploterów, niezależnie czy korzystamy z plotera Cameo czy Portrait, mamy do wyboru dwie opcje. Pierwszą z nich jest Print and Cut lub używanie maty PixCan. Zobacz, czym one się różnią, no i która z tych opcji będzie odpowiednia do Twoich potrzeb. Print and Cut. Opcja Print and Cut pozwala na wydrukowanie na dowolnej drukarce przygotowanego w programie plotera projektu. Mogą być to kolorowe grafiki, napisy, życzenia, które później wkleimy do kartek, albo na przykład naklejki. W narożnikach projektu widoczne będą czarne znaczniki. Są one potrzebne po to, aby wbudowany czujnik plotera odczytał je, a dzięki temu urządzenie będzie wiedziało, gdzie położony jest wydruk. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Chcę wyciąć kolorową grafikę w formacie JPG. W programie ustawiam obrys kształtu, czyli linie cięcia, które będą widoczne dla plotera. Mogę to zrobić ręcznie lub użyć automatycznego narzędzia do wektoryzacji. Otwieram ustawienia strony, a następnie włączam opcję znaczników. Drukuję projekt na dowolnej domowej drukarce, na jasnym papierze, no i układam wydruk na macie. Ładuję ją do plotera, a po chwili urządzenie odczytuje znaczniki, no i wycina dla mnie zaznaczony element. Jakie są plusy tej metody? W taki sposób szybko wykonamy większą ilość wycinanek, szczególnie jeżeli planujemy wycinać kilka czy kilkanaście arkuszy z danym wzorem. Opcję Print and Cut możemy też wykorzystać do pracy z automatycznym podajnikiem do arkuszy. Możesz zobaczyć, jak to wygląda na moich poprzednich filmach na kanale. No dobrze, ale co, jeżeli nie mam drukarki? Albo mam już jakieś wydruki, ale bez znaczników. Przykładem tutaj mogą być na przykład elementy z papierów skrapowych, które chcemy wyciąć, a tych znaczników sami nie drukowaliśmy. W takim przypadku rozwiązaniem może być użycie maty PixCan. Jest ona dostępna w dwóch rozmiarach, dedykowanych do plotera Cameo 4 lub Portrait 3. A jak wygląda praca z taką matą? Pierwszy krok to kalibracja. Kalibrację maty wykonujemy tylko raz przed jej pierwszym użyciem. Wybieramy w programie ustawienia maty PixCan i drukujemy arkusz do kalibracji. Arkusz umieszczamy na macie i robimy mu zdjęcie z góry. Tutaj warto pamiętać, że musi on mieścić się w granicach linii, a zdjęcie powinno obejmować całą matę łącznie z jej brzegami. Wgrywam zdjęcie do programu. Teraz za każdym razem, jak użyję tego samego telefonu, będzie on skalibrowany i nie muszę powtarzać już tej czynności. Teraz mogę przejść do pokazania, jak wygląda praca z matą PixCan na co dzień, jeżeli chcę wyciąć właśnie elementy z tego papieru skrapowego. Umieszczam go na macie i robię zdjęcie z góry. Wgrywam je do programu, a na ekranie widzę cały wydruk. Mogę zaznaczyć linię cięcia lub jak wcześniej w przypadku opcji Print and Cut zwektoryzować elementy automatycznie. Przechodzę do zakładki Wyślij, dobieram odpowiednie ustawienia cięcia, no i ładuję matę do plotera. Po chwili mogę wyjąć już wycięte elementy.
Jakie są plusy tej metody? Na pewno ułatwia ona pracę, szczególnie jeżeli chodzi o pracę z wcześniej już zadrukowanymi grafikami. Takiej możliwości nie znajdziemy m.in. w marce Cricut, która bazuje tylko na metodzie Print and Cut. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci poznać różnicę pomiędzy tymi dwoma metodami wycinania wydruków, no i zdecydować, która z nich sprawdzi się w Twojej pracowni. Linki do użytych przeze mnie produktów znajdziesz w opisie filmu, a jeżeli pojawiły się u Ciebie jakieś pytania czy wątpliwości, to bardzo chętnie na nie odpowiem, czy to w wiadomościach mailowych, telefonicznych lub w komentarzach pod filmem.